Tylko, że ty mnie zablokowałaś, a ja ci w życiu nigdy nic nie zrobiłem. No nie, no to musiałeś coś zrobić. Ja to blokuję ludzi na potęgę, nie? U mnie to jest od razu, nie? Krótko, zwięźle na temat bloki, do widzenia. Dzisiaj chyba z 4 typów zablokowałam, bo kurwa ty. Typ mnie się ze mną przespał, nie odzywał się do mnie z 2 tygodnie czasu, a teraz nagle się odzywa i zależy mi na tobie. No kurwa, co za zjeb. Wyzywałam go i wyjebałam go, kurwa. Ja nie będę, nie chcę mieć z tym człowiekiem nic do czynienia. Mimo że kurwa mam do niego sentyment, bo 4 lata o mnie zabiegał i po prostu jak dostał to, czego chciał, to po prostu zlał mnie. A też gadał ze mną czasami, bo ja też doceniam, jak ktoś gada ze mną w takich, wiecie, trudnych momentach, nie, w życiu. I nawet nie tyle, że wyciąga do mnie rękę, ale po prostu gada ze mną, nie? Ja czasami potrzebuję po prostu z kimś pogadać. I on taki był i kurwa śmieć to wykorzystał. No i kurwa zablokowałam go i chuja, nie chcę z nim gadać. Co gotuje sałatkę, moje. Taka piosenka była, nie? Dzięki za kawusie, Mateusz. Więc jestem wolna, obrotna. Ja powiem wam tak, ja tego nie rozumiem. Jestem ładna dziewczyna, ładna, chciałam powiedzieć przystojna. Ale chodzi o to, że jestem ładna dziewczyna. Naprawdę, do tańca, do urzęca. Ze mną można iść naprawdę, okraść bank, mogę też pójść nawet do kościoła. A dalej jestem singielką, kurwa. Ja uważam, że już bym chciała ślub. Ja na przykład, ja nie wiem, ja mam trochę konserwatywne poglądy. Bardzo mam konserwatywne poglądy, ale o nich nie mówię, bo pewnie bym została skancelowana w ciągu minuty. Ale chodzi mi o to, nagle poleciał blok do typa. Od banku się odjebać, no bo Rafał pracuje w banku. W ogóle Rafał to jest mój, no przyrodni brat w sumie, nie? Tak, przyrodni brat. Co tam Rafał robisz, jak tam sobota? Pewnie najebany, dlatego na live siedzi moim. Powiedz, Lola, o jakimś kontrowersyjnym poglądzie. Na przykład uważam, że kobieta powinna zajmować się domem. Na przykład. Albo nie uznaje parat równości. Dla mnie nie ma takiego czegoś jak parada równości. Wiecie, o co chodzi, takie rzeczy. Ja tego nie uznaję. Dla mnie to bardziej szkodzi niż pomaga. Mam COVID, a nie najebane. No to prawie to samo. Też jak na niezłej fazie, nie? Na COVIDzie. No, nie uznaje parat równości, nie uznaje adopcji przez pary jednopłciowe, nie uznaje tego w ogóle. Dla mnie powinna być kobieta, mężczyzna, powinien być tata, mama, dlatego że wartości powinny być przekazywane od mamy i od taty, wiecie, o co chodzi? Dobra, nie będę dalej mówiła, bo serio, skancelujecie mnie. No, ale tak uważam, takie mam poglądy i po prostu znalazłem, przepraszam, nigdy mnie nie zablokowała. Nigdy mnie nie zablokowałeś, ale też nigdy nie odpowiedziałaś. To w końcu odpowiedziałeś, czy nie odpowiedziałeś? Nie odpowiedziałeś, czy nie odpowiedziałeś, bo to różnica. No, mam takie, że nie uznaję na przykład, nie? Jakby dla mnie dziecko powinno mieć przekazywane wartości od mamy, od taty, powinno mieć te 2 wzorce jednak. No, tak mam po prostu. Uważam, że kobieta powinna być na tyle elastyczna, że powinna się... Wiadomo, to też nie żeby była od razu jakąś niewolnicą, kurwa, co ma stać tylko przy garach. Ale uważam, że na przykład facet powinien się zająć kobietą, domem, powinien być taką, wiecie, security. Wiecie, ja jestem z English, pół Polish, pół pierdolisz. Ale chodzi mi o to, żebym to dobrze powiedziała, że kobieta powinna umieć się zajmować domem, ale powinna też być na tyle elastyczna, żeby umieć się zająć domem i powinna umieć też zarządzać, wiecie, na przykład swoim biznesem, wiecie, o co chodzi, ale kobieta powinna się zajmować domem. A facet powinien przynosić kasę do domu. No, na przykład. Takie rzeczy mam. I kilka innych. No, nie chcę się o tym gadać, bo to są ciężkie tematy. Dość kontrowersyjne, więc bez sensu. Chciałabym mieć kiedyś dzieci, no. Chciałabym mieć bardzo, to jest w ogóle moje największe marzenie. Mieć dzieci, no. Dwa. Wiecie, jakie... Bo dla mnie, jak dla kobiety, to by było największy dowód na to, wiecie, no bo kobiety są do rodzenia, nie? Dobra, nie że do... Boże, no widzicie, bo ja... Dobra, koniec, kurwa, tematów światopoglądowych, bo ja zaraz, wiecie, o co chodzi, koniec tematów. Kończymy ten temat, dobra? Bo nie chcę mi się na te tematy gadać. Bartuś, proszę, wyszukaj mnie na Instagramie, my naprawdę bardzo dobrze rozmawialiśmy. Ale ja nie wiem, kim ty jesteś, ja cię nawet nie pamiętam.
Więc what the fuck, nie rozumiem. Ale zauważyliście, że wszyscy się do mnie zaczynają odzywać, jak jest dużo ludzi na live'ie? Albo nie, u mnie jest zajebiście. Dlaczego tych ludzi nie ma, kurwa, jak jest u mnie źle? Ja właśnie mam taką zasadę w życiu, że zapamiętuję, jak ktoś właśnie odzywa się do mnie w tych złych momentach. W tych dobrych to mam wyjebane w sumie. Dobra. Nie, ale mega. Ja lubię papryczka, mega. Chciałabym adoptowane. Wezmę sobie na przykład takiego murzynka z tego, z, jak to się nazywa, z Afryki. Nie no, żart. Lula zapłodzi surykatkę. No, dokładnie. Jakbym nie miała paznokci, to bym lepiej kroiła. Ale mam paznokcie, więc jak mam kurwa kroić? No, poza tym odpierdolcie się od mojego krojenia, okej? Okay? Popatrzcie na siebie, a nie na mnie. A sorry, to wy na mnie patrzycie. Zapomniałam, że to jest taka różnica, że to wy na mnie patrzycie. Nie ja na was, tylko wy na mnie. Yes, I'm a star. I get money, I'm a star. Star, star. Ona czy on? Czy? I get money, I'm a star. Star, star. Co gotujesz, dzieci? W panierce. No kurwa, nie manipuluj, Kitsi, przestań manipulować. Proszę cię. I get money, I'm a star, star, star. Coś tam stało. W sensie, dlaczego masz taki męski głos? Bo jestem facetem. To piję wiksę prosto z kija, to by była baba, coś tam. Boże, jak ona to kroi. No kurwa, mogę ciebie pokroić jak chcesz. A jak mam kroić, kurwa, jak mam... Widzisz, jak ja mam paznokcie? Stupid hoe. Jakbym... Ja umiem kroić, kurwa, tylko po prostu no mam paznokcie, a nie chcę sobie paznokci popsuć, kurwa. Normalnie bym zamówiła jedzenie do domu, kurwa, no ale... Muszę oszczędzać, bo już wyjebałam dużo w tym miesiącu na wszystko, więc muszę przeoszczędzić, więc będę gotować. Bo tak to cały miesiąc jadłam ogólnie, praktycznie zamawiałam, bo nie chciało mi się gotować, ale już muszę trochę, no trochę muszę przeoszczędzić, nie? A najbardziej, najłatwiej jest przeoszczędzić na jedzeniu. W żołądku sołtysa nie ma, niech sobie kroi jak chce. Dokładnie. Nie wiem skąd jest obraz ze mną. Mm.
No właśnie, jak ja się skupiam, to robię takie miny, no. Przestańcie. Tylko może wy różyczkę wyślijcie, a nie. Jezu, ile ludzi dzisiaj, Jezu! Czemu was tyle dzisiaj jest? Coś odjebałam, że coś się stało, czy co? Kochani, może wyślecie ktoś koroneczkę, co? No dzisiaj już nie jesteście tacy hojni, jak byliście ostatnio. Dzięki, Monika. O, dobrze, że jesteś Waśkowska fanpage. Bardzo dziękuję. Już myślałam, że muszę ja, a ciężko jest mi ogarniać live'a, robić i po prostu wiecie. Agie Maria, ma sta. Dostałaś koronę, stara, a nie widziałam, przepraszam. A od kogo? Dziękuję za koronkę, tylko nie wiem od kogo. Smaka mi narobiłaś na sałatkę. No a jak, Joanna, no to na zakupy i jeść. Która jest godzina? No właśnie do 19 powinnam jeść. A nie, jest weekend, to mogę jeść po 19, bo tylko w tygodniu to trzymam praktycznie. Agie Mania, sta. Jestem trochę przyjebana do muru. Jezu, ile ludzi dzisiaj. Dzień dobry, tapujemy. Czemu do 19? No bo to zmienia. To jest całkowity game changer, jak jesz do 19. No jakby 3-4 godziny przed spaniem. To wtedy nie budzisz się z takim zdętym brzuchem i w ogóle. Bo ja tak miałam, na przykład, że jadłam. Ja też choruję na zaburzenia odżywiania, więc po prostu u mnie to odżywianie to jest czasami masakra. Ostatnio jest dobrze odżywianie. Dużo dobrze jest u mnie z odżywianiem, ale był moment, że no nie było tak, nie? Głodziłam się, albo zażerałam stres, no po prostu, no. Teraz już jest w miarę zdrowo, już jest tak okej, nie? Że nie głodzę się, wiem, że już jak muszę zjeść, to muszę zjeść, żeby, wiecie, nie przeciągać tego, nie? Dobra. O, Werka, wuuu! Dzięki. No, ciężko będzie to wymieszać, kurwa. Ja nie mam większej miski, wiecie? Chociaż poczekajcie. Może bym miała większą miskę. No nie mam. No lipa. Lipa trochę, wiecie? Bo nie mam większej miski. Tak, to wszystko. W dupie się wymiesza, nie? Jak to mówią. Dobra, no. No trudno, no. Będę musiała jakoś sobie poradzić. Czekajcie, kochani. Do wyjebania. Pagodę, kocham was. Dobra, wrzucamy też kurczaczka tutaj do tego. No kurwa, wątpię, że to się zmieści, wiecie? No wątpię, że to się zmieści. Ciężko będzie. No ciężko będzie w chuj. Kurde. Nie do garnka, nie. Co wy? Wiesz, co ja zrobię? Inaczej.
Dobra, inaczej, po prostu wymieszam to i przełożę część po prostu do innej miski. O. No i zajebiście. No i po problemie. No. Przełożyłam do innej miski. Gigit! Dobra. Kurwa. Dobra, no i git. Jeszcze ser. Będę sobie robiła, co będę chciała na moim live'ie. Na łeb. I get money, I'm a star, star. Kurwa, no ile można już? Kurwa, przestań. Zajebiście.
Chciałbym jeszcze, wiecie co? Wkurwię się zaraz, Kitsi, przysięgam, że się wkurwię. Wiecie, przysięgam wam po prostu na wszystko, że ona to robi dopiero jak ja odpalam live'a. Jak ja odpalam live'a, to ona dopiero się kurwa uruchamia. Tak, jest cały czas cisza, ona śpi, jest grzeczna, ale jak odpalam live'a, bo ona widzi, że do was gadam, ona jest inteligentnym kotem, ale po prostu no ile można. Ale syf zrobiłam. Dziękuję, Wicia. Ale syf. Czekajcie, spróbuję. To jest to. To jest to, moi drodzy. Dobra. Czekajcie, ja sobie muszę. Tą sałatkę chowamy, a tą sobie zjem. To będzie na jutro. Znaczy na jutro albo na dzisiaj, kurwa, będę głodna, to zjemy. Ała, ała, ała. Wiesz, jak mnie ten paznokieć boli. Już nie wygląda ta sałatka, no mega jest. Kurczaczkiem na bogato. To do lodówki. No tak, taką miałam dzisiaj ochotę na tą sałatkę, mówię ze zrobieniem. Czemu ja mówię jak taka patuska? Tak nie mówię. Bo jesteś, no nie? Kurczaczek, ser, papryka, ogóreczek, kukurydzka. No miam. Dobra. No i git. Zajebista. Buon appetit. Sebastian, oh my goodness, mój chłopak dołączył do live'a. Zrobiłam całą ten, ale dobra. Pyszna. I tak się zastanawiałam, czy, jak to się nazywa, czy będziesz na live'ie, Seba.
mogę ze śmiechu. Dobra, bo ja dalej nie wiem, o co chodzi. Dalej nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc, ale dobra, nie chcę mi się na ten temat rozwinąć. Kurczaczek, niam. Ujebałam się. Kurwa. Fuck. Ujebałam się, no Jezu. Nie wiem, o chuj wam chodzi. Czemu sałatka? Sałatka jest z kurczakiem, serem, papryką, ogórkiem, kukurydzą, makaronem, śmietaną i majonezem. No i przyprawy, nie? Wy jesteście nienormalni. Sebastian, jesteś tu czy nie? Co zęby? Co zęby? Sebastian sobie już poszedł. Sebastian ma na mnie wyjebane. Kochani, wysyłamy różyczkę. Prawda. Masz na mnie wyjebane. Gdybyś nie miał, to byś już tutaj był. Z czym sałatka? Mówiłam. Lola, zobacz ten klip. Mogę zobaczyć to. Nie mam odpalonego tiplaka. Później zobaczę. Śmieszne. So funny. Co ty jesteś, jakiś przyjebany do muru, czy o co chodzi? Ja sobie włosy rozpuszczę, jak zjem. Wyglądam jak zjeb. Jak ja nie lubię się w związanych włosach. Jak zjeb wyglądam. Dzięki, rybka. Cicho, Kicy, bo pójdziesz na balkon. Żebym miała balkon jeszcze. Jakie jestem płci? Utożsamiam się jako koń. Chciałem coś powiedzieć, by było
bardzo nie niepoprawne. Nie znam się, ale wydaje się spoko. Nie rozumiem ludzi, którzy cię hejtują. Ja też nie rozumiem. Nie wiem. I w sumie nawet nie chcę wiedzieć. Bardzo ładne kolczyki, można wiedzieć skąd. Z New Yorkera. Kurwa, nie jadłam się. Macie tak czasami, że chcecie coś powiedzieć, ale nie możecie, bo to by było taki za mocny byłby ten pocisk? Wiesz, dlaczego się mlaska na live'ie? Dlatego, że jest więcej ludzi wtedy, bo się ludzie wkurwiają i każda osoba pisze nie mlaskaj, a... Transwestyta zajechany. No, jestem zajechana, po weekendzie to w chuj. Dzisiaj jestem taka przyjebana do muru, to widać. Nie mam tyle energii, no bo jestem zajechana. Nawet nie mam na jakie pytanie odpowiadać, bo smacznego, dzięki Agatka. Ja. Jesteśmy na live, nie powinnaś tak robić. A w końcu jakieś pytanie na poziomie. Masz sponsora? Nie, to on ma mnie. A co, chcesz zostać moim sponsorem? Że się pytasz? Hoa, hoa, pazy. Kicji. To są moje naturalne zęby. Pojadłam, podziękował. No. Jesteś babą czy chłopem? Chłopem. Ewidentnie widać, że jestem chłopem.
ewidentnie widać, że jestem chłopem. Ała, kolczyk. Ała, 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 ała. Przynajmniej nie widać. Niektóre transy są i brzydkie, i po nich też słychać, więc jebać. Chociaż tyle. Ja cię lubię, trzymaj się. Dzięki, Larysa. Ludzie to jednak nędzne karaluchy, tak jechać po człowieku. No tak, no to jest norma. Norma na live'ie i po prostu, no... Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Kiedy będzie story o tym, co chciał? Nie wiem. Patrycja, Jezu. Jezu. Tak, to są moje naturalne włosy. Teraz masz trochę look na cygankę. No nie wiem. Pamiętam ten tekst. Włosy mi lśnią, bo było w nocy. Nina chciałaby tak, być tak zadbana, dlatego wylewany jest jad, bo zazdrość. Dzięki. No uważam, że jestem zadbaną laską. Tego akurat mi nikt nie może odebrać. Co dobrego jadłaś? Hitsi. Babka z mutacją. No i debil, tak samo Olek, ty, debil bez mózgu. Widzisz, jak się uzupełniamy? Widzisz, jakie są mutacje genetyczne? Ja jestem baba z jajami, a ty jesteś debil bez mózgu, no. Cyganeczka, Janeczka. Royal Rofis do wyjebania. Proszę zablokować, bo nie lubię tego typa. No co? No co, tuptusiu? Cześć, Ewelinka. No, ty się napisał, pokaż outfit. Dobrze. Co, Kitsi? Ale to było, jak to się nazywa, ale to było intensywne. Yes. Czekajcie, top model. Top model. Oh my gosh. No way! I get money, I'm a star. Star, 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 star. Jezu, bym się chciała dzisiaj, kurwa, wyspać w końcu. Ale chyba się nie wyśpię, bo jest sobota. A wiadomo, co się dzieje w sobotę. Kasę trzeba robić. Kurwa, Kitsi. No za dużo dałam, słuchajcie, tej odżywki i mi włosy tak się zrobiły. Kurwa, zamniesz tą mordę. Nie, przysięgam, że cię kiedyś zabiję, rozumiesz? Przysięgam, że cię kiedyś, kurwa, uduszę. Wezmę i cię uduszę. No, dawaj, miał cztery. Teraz, czemu nie miałczysz? Sorry.
Zażywałaś kiedyś substancje psychoaktywne? Co o nich sądzisz? Tak, waliłam krechy kiedyś. Nie żałujesz tatuaży na dłoniach? Nie. Gdzie kupiłaś te spódnice, spodenki? W jakimś sklepie sportowym? Dalej nie pamiętam w jakim. Biedny kot? Patrząc na twoje zdjęcie, uważam, że ktoś inny jest biedny, kochanie. Lola, dlaczego twój moderator wycisza za nic? No bo ma takie prawo, no. Ewidentnie nie za nic. Ty jesteś ona czy ona? On czy ona? Czy? Jestem czy. Z czego podkład polecasz? Nie wiem. Jakie już... Zrobisz loda mojemu koledze? No, jeżeli kolega jest wystarczająco bogaty, to mogę zrobić. Ja pierdolę. Bambi, Leosia, Zuzuli. Piękność. Dziękuję bardzo. Ona... To on, ona... Nie rozumiem. Ile teścia bije? Wystarczająco, żeby ci przyjebać mordę. Jakie masz zaimki? Ono jego. Ono temu. Temu. Ono temu. Takie mam zaimki. Od kiedy jesteś na tranzycji? A co to jest, jakaś kurwa wyspa? Tranzycja czy co? Bo nie rozumiem. Dobra, generalnie zaczyna już mnie trochę ten live denerwować, więc kochani, życzę wam miłego, jak to się nazywa, miłego weekendu. Ja jestem śliczna, jestem ładna. Bawcie się dobrze i trzymajcie się. Buźka. Kończę tego live'a, bo już mi się nie chce.